Cześć, witam Was serdecznie w trzecim odcinku mojego vloga. Witamy Was ja i królowa Nelka, ale właśnie uciekła, za chwilę pewnie przyjdzie, to się Wam pokaże. Przygotowałam dzisiaj dla Was dwie rzeczy, a właściwie to trzy, bo i koszulka troszeczkę w temacie. Pierwsza rzecz to jest mój puchar, który udało mi się wywalczyć, mój pierwszy puchar w zawodach bikini fitness na Grand Prix podczas Mistrzostw Polski w Kielcach. Zdobyłam 5. miejsce, pierwszy raz byłam w finale, jestem z tego ogromnie dumna, strasznie się cieszę i na pewno da mi to kopniak do dalszej pracy nad sobą i do dalszej motywacji. Druga rzecz to jest medal z ukończonego 4 czy 5 dni po tych zawodach wyścigu górskiego podczas festiwalu Runmageddon, z którego jestem też przeogromnie dumna, chociaż zawody zupełnie innej rangi, zupełnie co innego. Tutaj muszę być piękna, elegancka, wypacykowana z nienaganną fryzurą, makijażem i paznokciami. Tutaj jestem cała obdarta, posiniaczona, paznokcie odpadają, siniaki nowe powstają, a no i kolor mojej skóry z pięknego, jednolitego brązu zmienia się w piękny, niejednolity, sino-koperkowy róż. Chciałabym w tym odcinku mojego vloga opowiedzieć Wam co nieco na temat moich treningów, ponieważ dostałam od jednej z Was takie pytanie, jak wyglądają moje treningi przed samymi zawodami. Nie wiem ile przed samymi zawodami, postaram się opowiedzieć mniej więcej jak to wszystko wygląda. I pewnie niektórych tutaj zaskoczę, dlatego że moje treningi tak naprawdę, czy to jest miesiąc przed zawodami, czy to jest tydzień przed zawodami, wiele się nie różnią, ponieważ ja cały czas trenuję dosyć intensywnie, trenuję w stylu crossfitowym, trenuję tak, że na każdym treningu robię coś innego. Znaczy, tak jak już kiedyś mówiłam, mam jakiś ściśle określony plan, że pracuję nad plecami, czy pracuję nad pośladami, ale moje ćwiczenia to jest totalna nowość za każdym razem dla mojego organizmu. Czasem lecę w ilość powtórzeń, czasem lecę w obciążenie, czasem lecę w intensywność. Jest to bardzo różne i dobrane akurat nie do tego, co mam na celu oprócz jeszcze występów w bikini, bo tak jak wiecie, nie tylko występy w bikini fitness są moim priorytetem, ale to, żeby chociażby przebiec Runmageddon, przejechać ileś tam kilometrów na rowerze. A propos tego, to dwa dni temu udało mi się zrobić piękne 100 km pętelkę po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nic nie stało na przeszkodzie. Za jakiś czas pewnie planuję sobie trip nad morze na 400-500 km. Więc do tego się teraz przygotowuję się do wakacji, a przy okazji przygotowuję się do moich zawodów bikini fitness. Ale troszeczkę więcej konkretów. Jak wyglądają moje treningi? Trenuję głównie z wolnymi ciężarami, czyli ze sztangą, z ketlami, z hantlami. Trenuję bardzo dużo z obciążeniem własnego ciała, ponieważ uwielbiam treningi gimnastyczne. Podciągam się, robię pompki, biegam, skaczę. Jeśli trzeba, to pływam. Trenuję też interwałowo. Wykonuję treningi, które są treningami o wysokiej intensywności, żeby nie musieć kręcić 40, 50 czy 90 minut cardio. Robię to po prostu krótko, zwięźle i na temat. Szybki workout do 90, do 100% mojego maksa. W ten sposób wykorzystuję potreningowy pobór tlenu w moich mięśniach. Działa to prawie tak mocno, albo nie, jakie prawie tak mocno, działa to jeszcze lepiej niż treningi, zwykłe treningi aerobowe. Kto wie, ten wie, kto jeszcze nie wie, może się przekonać. Możecie do mnie napisać, mogę Wam cokolwiek więcej opowiedzieć na temat tych treningów. Co jeszcze jest bardzo ważne? Bardzo ważne jest to, jak się odżywiam podczas tego wszystkiego, bo zapewne jeżeli byłabym na wyniszczającej diecie kulturystycznej, to tydzień po tym nie zrobiłabym tego. Natomiast mało tego, że tydzień po tym zrobiłam to, ja zeszłam ze sceny, odebrałam ten medal, postawiłam go z boku, poszłam do chłopaków z Flow Parku na stanowisku na targach w Kielcach. Mówię, chłopaki, co trzeba zrobić, żeby wygrać u Was koszulkę, bo fajne macie. Wy musisz się podciągnąć 20 razy. Mówię, tak? Tak, dajcie magnezję. Stanęłam na drążek, dyk, 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 zrobiłam 22, chłopaki szczęki. I dostałam koszulkę. Jakbym nie jadła jak trzeba, jakby moje hormony nie działały tak jak trzeba, to na pewno nie miałabym siły na to, żeby to zrobić. Natomiast jem sobie tak jak sobie jem. Jem sobie tego mojego samuraja, a o tym jak jem samuraja to opowiem Wam w następnym odcinku, bo już też takie pytanie dostałam. Jak to jest, Ola, że Ty jesz tego samuraja? Nie, nie jem takiego chłopka z kucykiem. Tylko jem sobie żywienie w stylu samuraja i dzięki temu mam dużo siły i energii na to, żeby działać, a i redukcja, i przybieranie na masie, ale na zdrowej masie mięśniowej, bez tkanki tłuszczowej, idzie mi całkiem dobrze.
Dzięki temu, mojemu systemu żywieniowemu, jest całkiem nieźle z moimi hormonami, których nie muszę dodatkowo łykać, bo mogę Wam opowiedzieć, pochwalić się tym, bo myślę, że jest się czym chwalić, ponieważ jak rozmawia się z innymi zawodniczkami, to opowiadają mi, że słuchaj, ja już miesiąc nie miałam okresu. Tak, miesiąc, ja już nie miałam przez pół roku. Ojej, a ja nie miałam... Właściwie to kiedy ja miałam ostatnio w 2014? Ja ostatnio na zawodach zeszłam ze sceny, poszłam do ubikacji. Okres był jak w zegarku, tyk, tak jak trzeba. Nie biorę żadnych środków dopingujących, nie biorę żadnych spalaczy, które są zakazane. Właściwie to chyba jedynym spalaczem, jaki używam, jest kofeina w kawie, ponieważ bardzo lubię kawę z mlekiem kokosowym. I może zielona herbata, jeżeli ktoś to uzna jako spalacz. Na odwodnienie podczas tego, kiedy się nawadniam, odwadniam, piję sobie pokrzywę, bo bardzo lubię smak pokrzywy z cytroną i do tego bardzo fajnie oczyszcza organizm. Więc naprawdę można to wszystko zrobić zdrowo, można to wszystko zrobić z głową, można to wszystko zrobić z przyjemnością. I postaram się Wam pokazać, jak można to zrobić z przyjemnością. Wcale nie trzeba rozpaczać i mówić, jakie to bikini fitness jest straszne, jak bardzo wyniszcza, bo można łączyć przyjemne z pożytecznym, można iść zjeść coś fajnego, można zrobić super ciekawy trening, można pojeździć na rowerze, można popływać, można potańczyć na rurze, można pojeździć na snowboardzie, popływać na kajcie i jeszcze wziąć udział w zawodach bikini fitness. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, bardzo proszę, napiszcie w komentarzu pod spodem, pod tym filmem, co chciałybyście, czy chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, o czym mogę powiedzieć więcej, o czym nie powinnam gadać. Jeżeli się Wam podobało, zapraszam do tego, żeby dać łapkę w górę. Jeżeli się Wam nie podobało, oczywiście śmiało ładujcie łapkę w dół, ale napiszcie mi proszę, co się Wam nie podobało, co powinnam poprawić, co powinnam ulepszyć, ponieważ zawodową aktorką nie jestem, a chcę Wam jedynie pomóc swoim przekazem, może w podjęciu decyzji na tak albo na nie. Startować, nie startować. Jeżeli chcecie, napiszcie do mnie też wiadomość prywatną. Jeżeli się Wam podobało, to możecie jeszcze coś dla mnie zrobić. Możecie udostępnić ten link swoim znajomym. Będę Wam bardzo wdzięczna. Tymczasem do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia na treningach, do zobaczenia w kuchni, bo może coś dla Was ugotuję. Pa, pa!